Hejka kochani, witam was w kolejnym filmiku i dziś zapraszam was na fryzurki do czapek. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba, że was zainspiruje i że miło spędzimy razem czas. A na końcu czeka na was miłe rozdanie. Zapraszam do oglądania. No i co by tutaj wymyśleć z tych włosów? Okej. Najpierw wam przedstawię mój sposób na nieelektryzowanie się włosów, czyli przede wszystkim musimy włosy nawilżać. One są bardzo wysuszone w tym okresie, więc bardzo wam polecam olejki do włosów i jedwab. No i pierwsza czapeczka, taka szara, fajna z pomponem, sądzę, że do wszystkiego pasuje. Ja bardzo lubię takie czapki nasuwać prawie na same oczy, tak głęboko na czoło. No i można powiedzieć, że w sumie już fajnie to wygląda. No ale żeby to nie były takie, wiecie, zwykłe, proste włosy, można je troszeczkę jakby podtapirować, ale też nie do końca, no bo przecież nie chcemy też mieć jakiś zaraz kołtunów i nie wiadomo jak dziwnie wyglądać. Ale troszeczkę tak jakby je podnieść, można też to zrobić na szczotkę i też już jest troszeczkę inny efekt. Tak się przedstawia efekt końcowy, tak się przedstawia też czapka. No i jak? Podoba wam się? Kolejny sposób, powiem wam, że dużo fajniej wygląda na dłuższych włosach, takich na przykład za ramiona, tak dużo za ramiona, no ale chciałam wam ten sposób pokazać i sądzę, że to fajnie wygląda właśnie do czapki, czyli sposób na warkoczyki, kucyki, coś na tej zasadzie. I moje włosy są za krótkie, żeby uczesać je w warkocze, ale ogólnie chodzi o to, żeby to był taki właśnie luźny warkocz. Ja akurat wykorzystałam sposób na taki jakby linowy, węzłowy, czyli zwinęłam dwa pasma i wypuściłam troszeczkę włosów i do tego dodałam właśnie tą czapkę z pięknymi perłowymi i złotymi guzikami. Jeszcze wypuściłam tutaj przy twarzy pasemka, co też fajnie wygląda i sądzę, że efekt jest taki właśnie luźny, ale tak jak mówię, dużo fajniej to wygląda na dłuższych włosach. No i jak? Podoba wam się? A jak czapka? Kolejna czapa to jest taki przepiękny, milusi misio, w środku wypełniony polarkiem i powiem wam, że jeżeli nie macie pomysłu na fryzurę, to po prostu wystarczy schować wszystkie włosy pod czapkę. I ja tutaj, jak widzicie, spinam swoje włosy i zakładam taką fajną, wielką, futrzaną czapkę. Uważam, że jeżeli czapka jest ciekawa i ładna i zwłaszcza taka włochata, to nie potrzebujemy już wtedy żadnej fryzury, możemy sobie wszystko spakować jakby pod tą czapkę. I to też jest fajny sposób, jeżeli wychodzimy gdzieś szybko i nie mamy czasu w ogóle na żadną fryzurę, albo po prostu gdzieś wybieramy się na jakiś kulik czy narty. No i ostatni już sposób, to jest chyba też najfajniej wyglądający sposób, czyli zakręcamy włosy, falujemy, może to być na lokówkę, może to być na prostownicę, może to też być na wałki. I jak widzicie, tutaj zakładam do tej fryzury taki fajny a la kaszkiecik. Może też być właśnie zwykła czapka albo kapelusz na przykład. Wiecie, to nie jest czapka na takie typowe zimy jak teraz są, ale na przykład można jeszcze do niej dodać na przykład nauszniki. Też będzie się fajnie prezentować. A jak sama czapka? Podoba wam się? Kochani, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, to poproszę o kciuka w górę. A teraz przejdę do niespodzianki. I mam dla was aż 4 czapki. Nie były to czapki dla mnie, są to czapki dla was, bo jak wiecie, albo teraz się dowiecie, ja czapek tutaj nie noszę, bo u nas jest stanowczo za ciepło, nawet zimą. I specjalnie dla was właśnie zamówiłam te czapki.
I stwierdziłam, że będzie to taki miły drobiazg przy mroźnej zimie, która teraz jest w Polsce i chyba w całej Europie, z tego co tam patrzyłam. I co musicie zrobić, żeby wylosować taką czapkę? Po pierwsze, musicie mi wysłać wasze zdjęcie. Zdjęcie z jakąś waszą szaloną fryzurą w czapce. Nie wiem, możecie naprawdę zaszaleć, możecie tutaj wodze fantazji popuścić. Im bardziej szalona, tym bardziej fajniejsza i sądzę, że bardziej zwróci moją uwagę. I czapek jest aż 4 do wygrania, więc naprawdę dużo. I mam nadzieję, że wam się te czapki podobają. I zdjęcia możecie przesyłać na mojego maila, który zawsze znajdziecie na dole pod filmikiem. I od razu przy jakby zdjęciu w wiadomości napiszcie mi proszę, która czapka was interesuje, która czapka wam się najbardziej podoba. Okej, daję wam na to 2 tygodnie, spokojnie, nie spieszcie się, będzie dużo czasu. I żebyście wiedzieli, gdzie szukać właśnie wyników, to pod tym filmikiem w opisie ja później dodam właśnie wiadomość, które osoby wygrały. I oczywiście fajniejsze prace wrzucę na Facebooka i na Instagram, więc też poproszę was o taką adnotację przy zdjęciu, że zgadzacie się na wykorzystanie waszego zdjęcia u mnie na Facebooku i na Instagramie. I ja też będę do was pisać wiadomości prywatne, więc spokojnie, każdy, kto wylosuje czapkę, na pewno się o tym dowie. Teraz tak pokrótce jeszcze wam szybciutko pokażę czapki, bo może tak w filmiku nie widzieliście. Pierwsza czapka do wygrania to jest właśnie ta piękna czapka z pomponem. On jest taki futerkowy z właśnie pięknymi takimi koralikami złotymi i perłowymi. Piękna jest ta czapka, aż sama żałuję, że nie mogę w niej chodzić, ale jest u mnie za ciepło. Druga czapa to jest taka fajna czapa dla jakiejś takiej szalonej dziewczyny albo nawet i szalonego chłopaka, bo powiem wam, że mój Marek nawet przymierzał tą czapkę, bardzo mu się podobała ze względu na tą aplikację, tutaj na tą naszywkę Music. Fajny pompon, zawsze jeżeli was wkurza taki pompon, to tutaj on spokojnie jest przyszyty i można go fajnie sobie odpruć. Kolejna czapa jest po prostu tak milusia, naprawdę jest tak miła w dotyku, uwielbiam ją i w środku ona jest, słuchajcie, wyszyta polarem, więc na pewno jest bardzo, ale to bardzo cieplutka. Tu ma takie śliczne pompony, warkoczyki, więc też sądzę, że ktoś na pewno się na nią skusi. No i ostatnia czapka, którą mam na sobie, to jest taki kapelusik a la kaszkiecik może. Taki bardziej mi się kojarzy jak właśnie do jazdy konnej, ale jest taki śmieszny tutaj gadżet, że są takie jakby a la uszy kocie, więc coś dla miłośniczek kotów na pewno się spodoba. Bardzo mi się podoba ten kapelusik, jest taki bardzo twarzowy i może nie na aż taką mroźną zimę, ale na przykład na wiosnę czy na jesień też bardzo fajnie tutaj się nada. Też fajnie też by może wyglądały do niego nauszniki. Więc tak, to te 4 czapki. Jeżeli nie chcecie brać udziału w konkursie, a podobają wam się czapki, to na dole zostawię wam linki, gdzie możecie je znaleźć. Ja już się z wami żegnam. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę powodzenia w konkursie. Czekam na wasze prace. Do usłyszenia, buziaczki. Pa!